Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc maj 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapiła horoskopu na następny miesiąc. Moi drodzy, pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zacząć. Zobaczmy, cóż dla ryb. Horoskop, który dla Was przedstawię, drogie rybki, jest horoskopem ogólnym, bez podziału na poszczególne sfery życia. Także to, co Tarot zechce pokazać, ja postaram Wam się to przekazać najlepiej, jak potrafię. Patrzymy. Zodiakalne ryby, które oglądają ten film. I maj 2021. Cóż dla Was? Oj, rybki, przede wszystkim w maju mam pokazane, że będziecie się strasznie zastanawiali, gdyż będą do Was przychodziły różnego rodzaju niepotwierdzone informacje, czy też plotki i Wy nie będziecie wiedziały, czy wierzyć w te plotki, czy nie wierzyć w te plotki. Będziecie dostawali bardzo dużo informacji w maju, ale niestety informacje te będą niepotwierdzone. Dlatego nie wierzcie wszystko, co będziecie słyszały w maju, gdyż niektóre informacje, które po prostu usłyszycie, może się okazać później, że były bujdą i z prawdą nie miały nic wspólnego. Dobrze, moi drodzy. Zobaczmy pełen rozkład tarota dla ryb na maj 2021 roku. Cóż czeka rybki w maju? Patrzymy. Rybki i maj. Zobaczmy, cóż dla ryb w maju. O, proszę, jakie będą zawirowania w miłości. No, oglądajcie rybki do końca horoskop, gdyż ja mam tutaj już ciekawe informacje, ale po kolei. Zobaczmy, cóż dla tych rybek naszych kochanych. O, proszę, no na razie całkiem ładnie, drogie ryby. Ryby i maj. Ryby i maj. O, proszę. Rybki i maj. No wiecie co, drogie ryby? Nagrywam w tym miesiącu dla Was jako dla ostatniego znaku zodiaku horoskop na maj, ale widzę, że chyba macie najładniejszy ze wszystkim, także chyba warto było poczekać. Ale po kolei, parę minusów też tu jest, ale ogólnie horoskop jest bardzo fajny i myślę, że będzie to rybi miesiąc, ale po kolei. Mam pokazane, że początek miesiąca może dla Was nie być taki dobry. Pierwsze dni maja mogą okazać się takie bardzo ograniczające. Możecie mieć jakieś zmartwienia, nie potrafić sobie emocjonalnie poradzić z pewnymi sytuacjami, które pojawiły się nagle w Waszym życiu. Natomiast mam pokazane, że jakaś kobieta, mam wrażenie, że może to być Wasza koleżanka z pracy bądź kobieta, która ma coś wspólnego z Waszymi finansami, bardzo Wam pomoże. W maju podwyższy Waszą pewność siebie i sprawi, że Wy, drogie ryby, bardziej uwierzycie w siebie i w swoją kobiecość, jeżeli jesteś rzeczywiście kobietą. Także kobieta ze środowiska pracy pomoże Ci wyjść z pewnego rodzaju ograniczenia, to widzę na zasadzie takiego przykładu. Ty zaczynasz w maju narzekać, żalić się na swoje życie, a ta kobieta z takim mocnym charakterem, energiczna, daje Ci przykłady, dlaczego nie powinnaś tak robić, dlaczego nie powinnaś narzekać i uświadomić się, że w gruncie rzeczy jesteś bardzo fajną babką. Kolejna informacja, która mi się tutaj pokazuje w tarocie, to uczucia, no zmiany w emocjach, jak w kalejdoskopie. Koło dwójki kielichów mamy dwie karty zawirowania.
i koło fortuny i dwójkę denarów. No słuchajcie, w miłości to będziecie tutaj zawirowane. Bardzo dużo zmian. Będzie się dużo działo w miłości. Czyli jeżeli do tej pory, droga rybo, nic ciekawego nie działo się w twoim życiu emocjonalnym, to nagle w maju może zadziać się coś bardzo ciekawego, co strasznie cię ożywi. Może pojawić się, słuchajcie, tutaj jakaś osoba wam pisana przez los, gdyż koło fortuny z dwójką kielichów może nam pokazywać miłość z przeznaczenia, tak? Czyli taka, która jest pisana, która musiała rozkroczyć się na waszej drodze. I ja mam wrażenie, że będziecie zachwyceni i ta druga osoba będzie zachwycona i wy będziecie zachwyceni, ale jakoś na początku ciężko wam będzie skleić to razem. Być może aspekty zawodowe będą wam przeszkadzały, bo ktoś długo pracuje i będzie ciężko się spotkać, czy nawet porozmawiać przez ten głupi telefon. Albo na przykład będzie was dzieliła odległość i tutaj będzie trzeba długo dojeżdżać do siebie. Tak czy siak będzie jakaś miłość, która jest rybą pisana i w maju się ona pojawi, tylko wcale nie będzie to taka prosta droga, gdyż z tą miłością z przeznaczenia będzie się wiązała kręta droga do pokonania i wiele przeszkód. I słuchajcie, teraz najlepsza w ogóle informacja, która mi się tutaj w tym horoskopie pokazuje dla ryb, to fantastycznie załatwione sprawy administracyjno-sądowniczo-urzędowe związane z finansami. Jeżeli ty, rybo, chcesz wziąć pożyczkę, jeżeli liczysz na jakieś pieniądze z urzędu, na jakieś pieniądze z urzędu od państwa, to ty je dostaniesz. Będą to pieniądze, które będą cię zadowalały i ty poczujesz spełnienie. To jest szczególnie dla osób, które oczekują na jakieś pieniądze od dłuższego czasu. W maju dostaniecie te pieniądze. To nie są pieniądze zarobione, to są pieniądze od góry, tak? Na przykład z urzędu czy jakiejś innej instytucji. Ja mam pokazane, że będziecie bardzo szczęśliwe, że będziecie bardzo zadowolone. Będzie to pewnego rodzaju spełnienie waszych marzeń i umocni was to, da wam to chęć do życia. Także bardzo dobrze. Jeżeli liczycie na jakąś pożyczkę, to ją otrzymacie. Jeżeli będziecie potrzebowali wsparcia finansowego, to również to wsparcie finansowe w maju otrzymacie. Na pewno nie zostaniecie same na lodzie. Kolejna sprawa, drogie ryby, która mi się tutaj pokazuje dla was w tarocie, to mam wrażenie, że jakaś osoba inna niż ta przeznaczona będzie tutaj chciała, będzie zainteresowana rybami. Tak, może być to mężczyzna młodszy od was, jasnowłosy, i on tutaj będzie bardzo pewny siebie, natomiast ja mam wrażenie, że wy go nie będziecie chciały, drogie ryby. Młodszy mężczyzna będzie wami bardzo zainteresowany, będzie tutaj składał wam jakieś propozycje, jakichś miłych spotkań, będzie wam wysyłał różnego rodzaju miłe wiadomości, jakieś zdjęcia, będzie się strasznie wam, tak brzydko mówiąc, podlizywał. Ale wy będziecie miały jakieś takie wewnętrzne przeczucie, bo ryby mają coś w sobie, tak? Mają taką rozwiniętą intuicję i ten mężczyzna wam nie będzie pasował. I będziecie się tak troszkę dystansowały od niego i chyba w pełni go do siebie nie dopuścicie. No i słuchajcie, kolejna bardzo dobra, wręcz fantastyczna informacja dla rybek na maj jest taka, że będziecie mogły zacząć nową pracę albo otrzymać nowe źródło dochodu. Mamy tutaj asa denarów z asem buław, nowe możliwości zawodowo-finansowe, nowa ścieżka zawodowo-finansowa, nowy potencjał zawodowo-finansowy, aczkolwiek nie będzie on do końca taki nowy, dlatego że albo będzie związany z miejscem, które już znacie, na przykład miejsce, w którym już wcześniej pracowaliście, albo z branżą, czy też dziedziną, w której już wcześniej pracowaliście, ewentualnie z zawodem wykształconym, który sobie wyuczyliście. Tak czy siak będzie to świetna oferta, zadowalające pieniądze, no ale nie będzie to dla was coś zupełnie nowego, tak? Będzie to coś, co albo już zrobiliście w przyszłości, albo się kształciliście w tym kierunku, ewentualnie mogliście już tam w przeszłości być, czy też pracować, tak? I ostatnia informacja, która mi się tu
Tutaj pokazuje to, co niektóre ryby powinny przerobić relacje ze swoim ojcem, gdyż tutaj mogą niektóre ryby mieć żal do swojego ojca i maj jest dobrym miesiącem, aby uzdrowić ten żal. Czasami my żal mamy o to, że ktoś nas skrzywdził fizycznie, psychicznie, a czasami możecie mieć żal o to, że ktoś od nas odszedł, tak? Czy to mentalnie, czy to fizycznie. Tak czy siak warto, aby tutaj uzdrowić relacje z ojcem, ale mam też wrażenie, drogie ryby, że jakiś mężczyzna was przeprosi. Niekoniecznie to musi być mężczyzna związany ze sferą uczuć. Ja mam pokazane, że starszy mężczyzna może wyciągnąć w maju do was rękę i przeprosić was za coś, za co wcześniej was uraził, czym wcześniej was uraził. Dobrze, dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i aby wszystko to, co piękne, spełniło się dla Was w maju. Trzymajcie się i zapraszam za miesiąc. Pa, pa.